drodzy widzowie, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0. Tym razem nagrywamy wspólnie z Adim. Siemano, i z Patrykiem, który tam odpoczywa z tyłu na trasie. Nagramy fajną, myślę, relację z tych targów. Zobaczymy, co tam się będzie działo w Kielcach. Jeszcze nigdy nie byłem, w Poznaniu byłem 6 razy, także mniej więcej wiem, czego można się spodziewać. My jedziemy tam głównie wspierać naszego partnera biznesowego, czyli firmę Newtek Solution. Zajebiste chłopaki, polecamy serdecznie. No i na razie to tyle z tytułem wstępu z naszego busika DWJ, właściwie pożyczonego busika DWJ, bo tym razem jedziemy multivanem, a nie naszym bokserem. I tyle. Adi, coś masz do powiedzenia? Są to moje pierwsze targi, nie miałem możliwości wcześniej na targi jeździć z tego względu, że robiłem na etacie, trzeba było zapierdzielać. Także fajnie, że będę mógł zobaczyć nowe jakby technologie, nowości na rynku, także bardzo się cieszę i fajnie, że będziemy mogli się z Wami tam spotkać. Patryk, parę słów? Powiem Wam jedno, powiedzenie pizdzi jak w kieleckim się sprawdza, nie? Tak wieje, że ma taka. Elo widzowie, jesteśmy już w Kielcach, jest z nami Michał, firmy Matusz, nasza mordeczka od narzędzi, także pozdrawiamy i za chwilę będziemy coś kręcić z pokoju. Pozdro! Okej, widzowie, jesteśmy już na naszym mieszkaniu, które może powiedzieć jest naszym hotelem, ale w związku z tym, że mamy tutaj takie fajne spotkanie wspólnie z Michałem z firmy Matusz, postanowiliśmy wypić za Wasze zdrowie i za zdrowie tych, co wypić dzisiaj nie mogą. Zdrowie! Zdrowko, widzowie! Także jutro wjeżdżamy na targi. Relacja będzie specjalnie dla Was. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdro! Pozdro. Okej, siemanko drodzy widzowie, jesteśmy już na targach, jesteśmy na stanowisku Newtek Solution, tak jak zapowiadaliśmy, jest z nami Łukasz, siemanko Łukasz. Witam Cię Kasper. Bardzo nam miło się z Wami współpracuje, my się bardzo cieszymy z tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Sorry za obsługę, bo mamy dwugodzinną obsługę z tego względu, że każdy przychodzi porozmawiać, pogadać, zbić piątkę, to jest fenomenalne po prostu. Czujemy się zaszczyceni, że tak tutaj wygląda, widzów jest naprawdę mnóstwo. Ale mówię, dobra, w końcu trzeba podnieść ten krok, zaczynamy robić tą relację, bo za chwilę nie zdążymy po prostu. Super, Łukasz, co możesz powiedzieć? Co możesz powiedzieć o Waszych produktach? Co możesz powiedzieć o nas, jak się z nami współpracuje? Po prostu jakieś 2-3 minutki od Ciebie. Teraz moja, dziękuję. Witam wszystkich widzów. Firma Newtek Solutions, zajmująca się oprogramowaniem inżynierskim, specjalizująca się w oprogramowaniach CAM-owskich. Jest to oprogramowanie SprutCAM, z którego korzystacie. Jest to też oprogramowanie SolidCAM. Specjalizujemy się w indywidualnym podejściu do potrzeb klientów, do wdrożeniu ich maszyn CNC. Jeżeli chodzi o SprutCAM-a, korzystacie z niego, mówicie, że jest fajnym oprogramowaniem. Sądzę, że podoba Wam się z tego względu, że jest prostym programem, przyjaznym dla użytkowników posiadających kilka bardzo intuicyjnych i przejrzystych możliwości. Jeżeli chodzi o firmę Newtek Solutions i oprogramowanie SprutCAM, staramy się trafić do jak największego grona klientów. Jesteśmy bardzo otwarci, tak samo jak nasze oprogramowanie. Program jest prosty, intuicyjny. Dzięki temu nie tylko technolog z dużym doświadczeniem może korzystać z naszego oprogramowania, ale też osoba, która dopiero stawia pierwsze kroki z obróbką i przygotowaniem technologii obróbczej. Jasne. Tak samo, jeżeli chodzi o nasze oprogramowanie, też jeżeli chodzi o samą naszą dewizę i dewizę producenta, program jest dostępny dla praktycznie każdego zainteresowanego. Można go pobrać z internetu, przetestować. My jako firma w czasie testów, jakiekolwiek nauki pomagamy poprzez różnego rodzaju połączenia internetowe, typu połączenia Teams czy Skype. Też nagrywamy na naszym kanale na YouTubie filmiki instruktażowe, które nagrywa kolega Dawid z naszej firmy. Bardzo jest z nami, pozdrawiamy Dawida.
chcemy, żeby każdy, kto jest zainteresowany oprogramowaniem, kto też subskrybuje, który widzi, jakby to powiedzmy, co się tu u Kacpra dzieje, jeżeli ma jakąkolwiek chęć, jesteśmy otwarci, żeby z nim, żeby z każdym porozmawiać, nawiązać współpracę, nie gryziemy, jesteśmy chętni do współpracy. Na sam koniec będzie pewny bonusik od New Tech Solution. Ja tymczasem jeszcze chciałem dodać, że oprócz tego, że na przykład korzystamy ze Skutkama, który jest genialnym oprogramowaniem, to obsługa techniczna, tak zwana pomoc, tak jest, przez na przykład TeamViewera, którą zapewnia na przykład tutaj wspomniany Dawid i Marcin, którzy są dzisiaj tutaj z nami, może nie widać ich na kadrze, to się trochę wstydzą, ale później na pewno będą. To jest super, że oni naprawdę rozwiązują nasz każdy problem. Łukasz, zbijamy piątkę, my lecimy dalej, widzimy się tutaj za pewnie 2-3 godzinki i lecimy z targami, lecimy z widzami, także zapraszamy do relacji, pozdro, cześć. Piąteczka. Ze mną też. Pozdrawiam. Pozdro.
Oj, daj, piąteczka. Pozdrawiam Pisiu z Kaśpro. Dzięki. Jeden na wiertach przy okazji na wiertach już robimy fazę. Możemy to zmienić, żeby był stres troszkowy, żeby do wykonania fazy. Wiertło oraz gwintownik. Witamy was, kochani, już po targach. Końcówka, jesteśmy wyczerpani. Dokładnie tak. Co trzeba powiedzieć? No, nie spodziewaliśmy się, że przyjedzie tutaj aż tak dużo widzów. Dosłownie myślałem, że będzie 5, może 10 osób, a tutaj tak naprawdę, gdzie byśmy się nie ruszyli, nawet w toalecie, wszędzie byli widzowie, co nas bardzo oczywiście cieszy. Mega jest to motywujące. Też jeden ziomek powiedział, że dzięki jakby pierwszemu filmu, który się pojawił, on zmienił pracę, że się rozwija, że teraz już wszystko robi sam, że jest samodzielny. To jest coś, co ciężko opisać słowami, jak bardzo się z tego cieszę. Więc naprawdę super dziękujemy. Słowem wstępu jeszcze nie wiem, czy nagraliśmy wszystko, co byśmy chcieli nagrać, żeby wam pokazać, ale działo się tutaj tak dużo, że jeden dzień na targach to jest po prostu za mało. Czyli jeżeli nie będziecie usatysfakcjonowani z tego, jak będzie wyglądał relacja, to sorry, ale no, przepraszam, nie dało się zrobić tego, myślę, lepiej. Okej, jeszcze ważny komunikat jest od naszego partnera, czyli Newtech Solution. Dzięki nim będzie ogłoszony taki konkurs 10 chętnych osób, które będą chciały nauczyć się programowania w Sprutkamie. Będziemy oferować kilkudniowe szkolenie z programowania, więc dla kogoś, kto o tym myśli, chce się rozwijać lub kupić oprogramowanie, jest to fantastyczna rzecz, bo szkolenie będzie całkowicie darmowe, więc dziękujemy firmie Newtech Solution za udostępnienie takiego szkolenia. Co jeszcze? No czeka nas 6 godzin trasy, jesteśmy wykończeni, głodni. Dziękujemy. Bo nawet nie było czasu zjeść. Ja dopiero przed chwilą piwo wypiłem. Okej, dobra, Adi, do naszego mikrofonu. Tak, ja chciałem podziękować wszystkim widzom, którzy tutaj byli. Bardzo fajna atmosfera, bardzo fajne targi, moje pierwsze w życiu. Także bardzo się tym jaram. No i co? Zostaliśmy fajnie przyjęci przez naszego tutaj partnera Newtech Solution, który właśnie ma oprogramowania CAD-owskie, CAM-owe, że tak powiem. No i co? Bardzo się cieszę, że mogliśmy wyjechać i jakiś taki fajny wspólny wyjazd integracyjny z widzami też mieć, zobaczyć nowe technologie, zobaczyć maszyny. Także naprawdę tym się jaram. I ode mnie to tyle. Patryk? Od siebie mogę dodać tylko tyle, że tak jak ty wcześniej, no wszystko powiedzieliście, chłopacy, no nie ma co ukrywać, ale jeśli będzie za mało widzom, to może zrobimy na radę i jak będą targi w Poznaniu, to może zrobimy je na 2 dni, ale to nie, zobaczymy jaki będzie odbiór. Tak. Także tyle, pozdrawiam wszystkich. Jedno jest pewne, trzeba zrobić wielką konferencję ogólnopolską, żebyśmy wszyscy się mogli skupić i to musi trwać kilka dni. Musi, to jest krótko. Dobra, więc co, pozdrawiamy Newtech Solution, pozdrawiamy wszystkich widzów, których dzisiaj mogliśmy spotkać gorąco. Jeszcze raz pozdrawiam, witam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco, pozdro!